Państwo tutaj mają bardzo duże problemy ze swoim domem. To jest właściwie dom, który zawsze pierwszy cierpi, jeżeli woda stoi tutaj na ulicy, a stoi ostatnimi czasy bardzo często. Proszę powiedzieć, jakie macie kłopoty. Cały czas wszystko jest w tej chwili pozalewane. Wszystkie jakiekolwiek urządzenia i szafki jakieś, wszystko murszeje. Mury pękają, na górze nam pękają, na podłodze kafle, na ścianach pękają cały kafle. Budynek siada, cały budynek siada, centralnego mieliśmy zalany kilkakrotnie. A czemu taka sytuacja? Jak Państwo sądzicie? Czemu ta woda tu tak wiecznie stoi? Dlaczego? Bo nie są studzienki w ogóle czyszczone. Piach po zimie nie jest sprzątany. I kolektory. Wszystko jest zatkane. Po ostatnim zalaniu piach, który był tutaj na zatoce, w ogóle nie był posprzątany, do dzisiejszego dnia leżał. W tej chwili nie widać, bo jest zalane. Ale po tym zalaniu podejrzewam, że będzie dalej to samo. Będzie tutaj jak ostatnio było piach leżał. W ogóle po zimie piach z dróg tutaj nie jest ściągany. W ogóle nie jest ściągany, kompletnie. Wszystko kolektory, to wszystko jest. Który to raz w tym roku już jest ten problem? Czwarty raz my jesteśmy, czwarty raz zalani w tym roku. Nie wspomnę o innych latach. Nie wspomnę o innych. Ale jak było, w ale którym co roku to było? Jest to 2000, samo, ta sama sytuacja się co powtarza, po powodzi, co byliśmy zalani, co przyjechali w końcu tutaj, przeczyścili studzienki, to kupę lat był spokój. A lata był spokój. A w tej chwili od zeszłego roku cię zaczął horror taki. A kiedy Państwo widzieliście jakąś służbę drogową, żeby tu coś na drodze robiła ze studzienkami, z piachem? Ja raz widziałam, jak czyścili tutaj tą jedną, jedyną w tym roku. A tak nie czyszczą w ogóle. Ale to ile chyba z jedną taczkę wyciągnęli tego błota i zamknęli, pojechali dalej. Ale to chyba tą po drugiej stronie czyścili. W tej chwili, jak mnie poinformowali strażacy, woda będzie przerzucana z drogi do cieku wodnego, który jest na ulicy Polnej. Zobaczymy, jaka tam jest sytuacja, ile ten ciek jest w stanie przyjąć wody, ale wygląda na to, że dużo. Jesteśmy na ulicy Polnej. Tutaj mamy ciek wodny Piskorna. No i standardowo zawsze problem jest z przepustami. Tu widzimy, jest taki wjazd na pole. Przepustu prawdopodobnie nie ma, jest przekopany rowek do drugiej części tego cieku wodnego. I to powoduje, że tutaj taka zastoina jest. To jest dalszy odcinek tego cieku wodnego. Tutaj widzimy, woda sobie na bieżąco odpływa. Nie ma zastoiny, płynie woda.